Żyję. Wiecie co, jakby powiem wam, że nie wyobrażam sobie śniadania bez, powiedzmy, kawy albo herbaty. Chociaż nie wiem, czy to jest aż takie zdrowe. Raczej nie. Nie. Ja jestem uzależniony od kawy w sumie. Może nie od kawy, a od kofeiny. Możemy to tak powiedzieć. Ale jakby ja lubię kawę ze względu na to, że na smak. Zawsze sobie robię z kapsułek rano, bo nie chce mi się gotować wody. Boże, jakie jestem zmęczony. Najlepsze jest to, że ja jakby zasnąłem bardzo wcześnie dzisiejszej nocy. Jakoś tak wcześniej dla mnie to północ, więc normalnie zasypiam między 23 a 1 w nocy. Staram się w jakimś takim okresie czasu i wstaję między 8 a 9. Coś takiego, sam z siebie. Ale na przykład dzisiaj wyjątkowo, bo ostatniej nocy jakoś tam nie spałem. Wstałem o 10:30, tak równo 10:30. Może muszę już to umyć, to pudełeczko na wodę. Wiecie co, ja już nie mogę się doczekać tego okresu zimowego. W sensie dosłownie, jakby jak będzie, powiedzmy, już zima, tak wiecie, spadnie pierwszy śnieg, będą wszędzie te ozdoby świąteczne na balkonach, czy u siebie w pokoju, jakoś postaram się w tym roku urządzić. Jeszcze muszę LEDy sobie kupić. Zastanawiałem się, czy właśnie nie kupić sobie takich LEDów, w sensie, no wiecie, jak wyglądają LEDy. Teraz mieszkam w pokoju już sam. Więc mogę sobie ogarnąć jakieś tam rzeczy po swojemu, ale nie mam jakoś zbyt na to czasu, żeby to zorganizować, żeby to wszystko połączyć tak, jakbym ja chciał, a nie kto inny, żeby poukładać tam łóżko, bo mam teraz dwa, bo miałem pokój z bratem, żeby było łóżko, jakieś biurko, szafa, bo jakoś nie mam ochoty na malowanie, szary kolor mi się podoba. I ewentualnie tylko bym dokupił jakieś białe meble czy coś takiego, nie wiem, albo zostawię te czarne, co mam, bo na przykład, nie wiem, biurko mam malutkie, zdaję egzamin. Dobra, zrobię sobie tą kawę. Czemu to jest takie głośne? Nie wiem. Ogólnie to mam teraz czas, powiedzmy, sobie rozpisałem wszystko, co na dzisiaj mam i na cały tydzień. Dzisiaj na pewno muszę zrobić jakąś tam pracę domową z angielskiego, to jakieś zadanka, to tam gorzej już będzie z recenzją, bo muszę napisać po angielsku recenzję jakiegoś serialu kryminalnego albo filmu kryminalnego. Najgorsze jest to, że nie wiem, jak się za to zabrać, chociaż wiem, że to ma być jakoś stronnicowe, więc to nie jest jakaś trudna praca do napisania. Jakby nie wiem jak wy, ale ja bardzo lubię słodzić rzeczy sobie. Wiem, że cukier jest zły i w ogóle nie powinno się go dużo używać. Ale jestem słodki chłopak. No jakby to nie jest dla mnie problem, żeby zjeść sobie, nie wiem, jakiś kawałek czekolady po prostu raz na ruski rok. Albo sobie zjeść, nie wiem, jakieś ciasteczko. Mimo, że sobie uważam, tak stricte nie ma. Więc to jest akurat taki plus. Mam już kawunię zrobioną. Mogę wam pokazać po czasie, jak to wygląda. Piękna, cudowna, jestem zadowolony. Jeszcze do tego muszę sobie zrobić jakieś śniadanie? Coś takiego? Przynajmniej babcia przywiozła z sanatorium takie o i mogę z nich korzystać. Kiedy na przykład cukierniczka, to chyba się cukierniczka nazywa, cukierniczka jest wyładowana z cukru, bo ktoś nie nasypał, ale nasypie. Żeby nie było sypie, mam tutaj cukier. Ciekawostka, w ogóle ten cukier jest taki specyficzny. W sumie mogę wam pokazać. Nie, nie pokażę. Że on jest taki, nie wiem czy będzie widać, ale to są takie granulki. Bo to jakieś dekoracyjne czy coś tam? Nie wiem. Ale mamy taki cukier. Niesypki. Zawsze jakby, powiedzmy, w domu, kiedy mam mieszać, powiedzmy, cukier. Mam na przykład mieszać cukier czy coś takiego z czymkolwiek. To mama zawsze do mnie mówi, żebym nie tłukł szkła łyżką, bo to niekulturalnie. Ja to wiem. Ja to wiem, ale słuchajcie,
Czuję się swobodnie w domu i wiem, że gdybym miał na przykład, powiedzmy, zrobić takie, nie wiem, no, miałbym gdzieś pójść i zacząłbym mieszać, to absolutnie bym nie uderzał, tak, wiecie, o co chodzi. Jakie to dobre. Muszę sobie załatwić taką kawę piernikową, czy coś takiego, albo karmelową. Karmelową będzie łatwiej, ale piernikową, taką świąteczną, muszę zobaczyć, czy jest takie coś, bo ostatnio na przykład piłem w kawiarni i mi mega posmakowało, można by tak powiedzieć. Mega było to dobre, nigdy takiej kawy nie piłem, piernikowej. Może, o, jeszcze ciekawostka taka, może moje uzależnienie jest takie duże od kawy, że nie będę z tym walczył. Ja lubię kawę dla smaku, tak naprawdę. Staram się neutralizować, żeby ta kawa nie była taka mocna. Nie wiem, dodaję mleko, dodaję jakieś tam więcej wody. Na przykład nie biorę kubka, tylko biorę szklankę taką dużą i nalewam bardzo dużo wody, żeby rozcieńczyć to. Ja to tak się nazywa, nie znam się, nie pamiętam chemii już za bardzo. Wiecie, żeby ta kawa nie była taka mocna, ale się tak dostarczam kofeinę. A wiecie, jakby, a my to nie problem. Kocham to, jak na przykład moja koleżanka mi mówiła, że powiedzmy, ona robi kawę na miejscu, to robi takie fajne szlaczki na kawie, czy jakoś tak. I na przykład ona pokazywała mi, jak zrobić słonika, jak zrobić jakoś tam inne rzeczy. Serduszko też. I ciekawe to było, że klienci od razu walają, nie wiem, na przykład łyżkę i zaczynają to mieszać. Miała taką sytuację, jedna klientka, tak jakby jak dostała łyżkę, to od razu wzięła i zamieszała. Wiecie, w sensie na ladzie. Dostała kawę, nawet na to nie spojrzała i to był taki auć, że tak powiem. Ale słuchajcie, muszę coś zjeść, ale nie wiem co. Myślę sobie, że po prostu zjem banana. Tak, zjem banana. Kuźwa, dwa banany otworzyłam. Zjem dwa banany. I zjem sobie jakieś kanapki z pieczywem takim, nie wiem, czy to zdrowe. Takim. Zjem sobie jakąś szynkę. I w ogóle, słuchajcie, jakby wyobraźcie sobie, że ostatnio kupowałam rzeczy i za chyba 4-5 rzeczy już sam nie pamiętam. A tu chyba było 5. No, powiedzmy, że 5. Za 5 rzeczy zapłaciłem 50 zł. Parówki, 2 razy szynka, ser i pomidory. O, pomidory. Pomidory były chyba najdroższe, bo 16 zł. Około kilograma wziąłem. Kilogramu? Kilogram. Jakiś tam, no, kilogram pomidorów, ale matko święta, jak ja zobaczyłem, że 16 zł, ja sobie tak pomyślałem, kurde, zaraz tego kilograma pomidorów, to ja mogę sobie pójść do McDonalda, kupić 2 razy do For You za 18,30, za 13,80 i mieć normalnie śniadanie. Obiad, kolację, chociaż to nie jest za bardzo zdrowe. To śniadanie też zresztą. Muszę sobie wziąć jakiś talerzyk. Dobra, wszystko jasne. Wziąłem za mały talerzyk trochę, ale jest okej. Okay. Wziąłem jakąś szynkę, powiedzmy. Powiedziałem do pani, że potrzebuję jakiejś szynki. I popatrzyłam właśnie na te szynki i taka jedna właśnie mi przypadła do gustu. Coś tam kurczak, coś tam. I matko święta. Jakby ja robiłem zakupy dla rodzinki, nie tylko dla siebie, więc wyszło mi, no brałem 30 deko. I to było 30 deko. Było 8,42. No, za kilogram 23 zł. Więc najdrożej mi wyszły właśnie pomidory z tego całego zagajnika. Parówki kosztowały mi jakieś 10, coś takiego. Więc cudownie. I moje śniadanie już jest gotowe. Zjem dwa banany, kanapki z szynką. Jeszcze może pomidora sobie pokroję do tego, albo coś jeszcze. Cudownie, żyć nie umierać. Muszę zrobić jakieś tam pseudo rzeczy, studia. Do kolosa muszę się uczyć.
chociaż to jest bardzo prosty temat dla mnie. Wczoraj pod wieczór ogarnąłem 20 minut 10 stron z 31 notatek, więc jakby nie jest to dla mnie problem ogarnąć ten materiał. Będzie dobrze. Będzie dobrze jak zawsze. No i ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że się odcinek podobał, że love you.